Jak wynika z opublikowanego przez Komisję Europejską Short Term Outlook, w 2021 roku produkcja mięsa drobiowego w Unii nieznacznie się zmniejszy i wyniesie 13,6 miliona ton w ekwiwalencie tuszy, czyli o niespełna 1% mniej w relacji rocznej. W pierwszym kwartale tego roku unijna produkcja drobiu była o 4,5% mniejsza niż przed rokiem. W znacznej mierze spadek produkcji jest efektem grypy ptaków, która dotknęła 18 krajów unijnych, w tym głównych producentów drobiu. Odbudowę produkcji utrudnia redukcja stad rodzicielskich, które również zostały dotknięte przez wirusa ptasiej grypy. Oczekuje się w związku z tym, że unijna konsumpcja drobiu pozostanie stabilna i w 2021 roku wyniesie 23,7 kg per capita. W wyniku niskiej podaży w połączeniu z niskim importem i rosnącym popytem ceny kurcząt brojlerów w Unii osiągnęły wyjątkowo wysoki poziom w drugim kwartale tego roku. Na początku czerwca przeciętnie za kilogram tuszki płacono 2 euro, czyli o 8% więcej niż przeciętnie w ostatnich 5 latach. Pomimo wysokich cen skupu żywca, producenci drobiu w całej Unii znajdują się pod presją wysokich cen pasz. Oczekuje się, że unijny import mięsa drobiowego pozostanie stabilny w 2021 roku po gwałtownym spadku w 2020 i w pierwszym kwartale tego roku również. Z kolei eksport mięsa drobiowego z Unii w tym roku będzie nadal spadał i prognozowany jest na 2,2 miliona ton, czyli o 5% mniej niż przed rokiem, co wynika głównie z ograniczeń eksportowych będących konsekwencją grypy ptaków. W pierwszym kwartale tego roku eksport mięsa drobiowego z Unii do Wielkiej Brytanii spadł o 29%, chociaż nie wprowadzono jeszcze kontroli granicznych. Z kolei eksport mięsa drobiowego z Wielkiej Brytanii do Unii w pierwszym kwartale był mniejszy o 50% rok do roku, co świadczy o zmianie struktury partnerów handlowych po stronie Wielkiej Brytanii.